Cześć, tu Kuba z kanału Angielskie Wyjście. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Fałszywcy. Pewnie zgodzisz się ze stwierdzeniem, że więcej szkód niż szczerzy wrogowie potrafią czasem wyrządzić fałszywi przyjaciele. Fałszywcy to seria, w której mierzymy się właśnie z fałszywymi przyjaciółmi, po angielsku false friends, a więc angielskimi słowami, które chociaż ich brzmienie lub pisownia przypomina słowa używane w języku polskim, to jednak znaczą coś zupełnie innego. Dzięki filmom z tej serii unikniesz wielu błędów i poszerzysz swój zasób słownictwa oraz pogłębisz znajomość gramatyki języka angielskiego. W tym odcinku pod lupę weźmiemy następujące zdanie. Dyrekcja słynnego klubu piłkarskiego zatwierdziła nowy herb. Czy naprawdę obnoszą się ze swoją niechlubną przeszłością? Spróbujmy przetłumaczyć ten tytuł na język angielski. Direction of the famous football club approve the new herb. Do they really flaunt their inglorious past? Jak się pewnie domyślasz, something is here, no yes. Coś jest tutaj nie tak. W tym kształcie pierwsza część zdania znaczy bowiem: kierunek słynnego klubu piłkarskiego zatwierdził nowe zioło. Jakich zatem słów powinniśmy użyć? Omówimy to krok po kroku. Rzeczownik direction może co prawda oznaczać dyrekcję lub kierownictwo, jednak nie jako zespół osób kierujących jakąś instytucją lub przedsiębiorstwem, ale w odniesieniu do czynności kierowania czymś, na przykład firmą, czy też orkiestrą lub chórem. Używamy wtedy określenia under somebody's direction, pod czyimś kierownictwem. The company made a lot of money under his direction. Firma zarobiła dużo pieniędzy pod jego kierownictwem. I jeszcze jeden przykład. The Johann Strauss Orchestra, under the inspirational direction of André Rieu, gave a fantastic concert last night. Orkiestra Johanna Straussa pod inspirującym kierownictwem André Rieu dała wczoraj wieczorem fantastyczny koncert. Rzeczownik direction może również oznaczać reżyserię, tak jak w zdaniu Quentin Tarantino was nominated for the Academy Award for direction of Once Upon a Time in Hollywood. A więc Quentin Tarantino był nominowany do Oscara za reżyserię pewnego razu w Hollywood. Zdecydowanie częściej słowo direction jest używane jednak jako kierunek, na przykład w którym ktoś się porusza lub patrzy. Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction. Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku, jak napisał Antoine de Saint-Exupéry w książce pod tytułem Mały książę. Główne kierunki geograficzne, czy inaczej strony świata, to cardinal directions, natomiast kierunki pośrednie to intercardinal directions. Direction to również określenie dla kierunku, w jakim ktoś lub coś zmienia się albo rozwija. They are confident that their policy is heading in the right direction. Są przekonani, że ich polityka zmierza we właściwym kierunku. Rzeczownik herb lub, czytając po amerykańsku herb, nie ma nic wspólnego z polskim słowem herb. Herb to po angielsku zioło lub ziele, przyprawa ziołowa. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, którego wizerunek widnieje na banknocie 100-dolarowym, miał być autorem opinii, że time is a herb that cures all diseases, czyli czas jest ziołem, lekiem na wszystkie choroby. Czy też, jak to przyjęło się u nas mówić, czas goi rany. Jeśli zastosujemy wymowę brytyjską, czyli wypowiemy H na początku wyrazu herb, to stawiamy przed nim przedimek nieokreślony A. Jeśli zaś postawimy na amerykański akcent, to H będzie w wyrazie herb nieme i tym samym będzie trzeba użyć przedimka nieokreślonego N. Niektórzy w przytoczonym zdaniu Franklina doszukują się przewrotności, gry słownej. Time jako czas i time jako tymianek to homophones, czyli homofony, a więc wyrazy brzmiące tak samo, lecz różniące się pisownią, pochodzeniem i znaczeniem.
Niemniej jednak, rozstrzygnięcie kwestii, co miał na myśli Franklin i czy skuteczniejszym lekiem jest czas, czy może jednak tymianek, pozostawiam zielarzom. Skoro jednak jesteśmy już przy czasie i przy Franklinie, to nie sposób nie wspomnieć słynnego cytatu, również przypisywanego temu panu. A więc, time is money. Czas to pieniądz. No, chyba że i tutaj chodziło o tymianek. Nie tracąc już jednak czasu na dygresję, przejdźmy do kolejnego znaczenia rzeczownika help. W języku potocznym, slangu, help może oznaczać zioło jako marihuanę. Rachel didn't want to smoke herb with the sales director. Rachel nie chciała zapalić marychy z dyrektorem sprzedaży. No cóż, odmowa Rachel mogłaby w skrajnym przypadku doprowadzić do wypalenia się jej dobrych relacji z dyrekcją. No właśnie, przejdźmy do dyrekcji. W języku angielskim istnieje słowo bardzo podobne do polskiej dyrekcji, zarówno w brzmieniu, jak i znaczeniu. Rzeczownik directorate to właśnie kierownictwo, dyrekcja. Najczęściej używamy tego słowa jako określenie jednostki rządowej nadzorującej daną dziedzinę, na przykład drogi publiczne. Stąd też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to General Directorate for National Roads and Motorways. Jeśli zaś chodzi o dyrekcję, jako grupę osób zarządzających jakąś organizacją, to prędzej użyjemy słowa management, które może oznaczać kierownictwo, zarząd lub właśnie dyrekcję. Some of the shareholders demanded a change in the management. Niektórzy akcjonariusze zażądali zmiany kierownictwa. Równie dobrze, skoro w tytule mowa o dyrekcji klubu piłkarskiego, możemy użyć określenia Board of Directors lub krócej board, oznaczającego zarząd spółki. He was a member of the board for over 30 years. Był członkiem zarządu przez ponad 30 lat. Stojący na czele zarządu prezes to chairman lub coraz częściej, ze względu na rosnącą liczbę kobiet pełniących taką funkcję, chairperson albo po prostu chair. Oba określenia zyskują na popularności, gdyż nie przywodzą od razu myśli, że mowa o mężczyźnie. Rachel was nominated as chair of the company last week. Rachel została mianowana prezesem firmy w zeszłym tygodniu. No proszę, czyli jednak Rachel się udało. Polskie słowo herb pochodzi od niemieckiego das Erbe, oznaczającego dziedzictwo. Czy to dawniej na polu bitwy, czy dzisiaj na boisku, herb to łatwy do rozpoznania rysunek, pozwalający na identyfikację. Kiedyś rycerza, a dziś na przykład sportowca danej drużyny. Co więcej, herb odnosi się bardzo mocno właśnie do historii i dziedzictwa osoby lub organizacji, która się nim posługuje, jej pochodzenia, zasług czy szczególnych cech. Określenie coat of arms, będące angielskim odpowiednikiem herbu, wzięło się od wierzchniego okrycia przypominającego płaszcz, który zakładali rycerze, by chronić się przed słońcem albo deszczem i zimnem. Na tymże płaszczu wyszywane lub malowane były symbole pozwalające jednoznacznie odróżnić konkretnego rycerza. Słowa coat of arms użyjemy w kontekście np. herbu rodu, miasta czy uczelni. Godło państwowe natomiast to National Coat of Arms albo emblem. Różnica w ich zastosowaniu jest taka, że Coat of Arms to herb wykonany zgodnie z zasadami heraldyki, a emblem nie. I tak na przykład godło Polski nazwiemy Coat of Arms, a Chin emblem. A żeby było jeszcze ciekawiej, to amerykańskie godło to The Great Seal of the United States, czyli Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych. The National Coat of Arms of Poland is a white-crowned eagle with a golden beak and talons on a red background. Godłem Polski, jak doskonale wiesz, jest biały orzeł w koronie ze złotym dziobem i szponami na czerwonym tle. Natomiast w odniesieniu do herbów klubów sportowych, w języku angielskim używa się najczęściej słowa crest. Jednak w heraldyce, czyli przywołanej już wcześniej nauce zajmującej się badaniem i historią herbów, crest to po polsku klejnot herbowy, zwany też cymerem, czyli element wieńczący herb. Zostaniemy również zrozumiani, jeśli w miejsce crest użyjemy słowa logo. I jeszcze przykład. The club decided to change the crest.
albo The club decided to change the logo. Wróćmy już jednak do naszego tytułowego zdania. Dyrekcja słynnego klubu piłkarskiego zatwierdziła nowy herb. Czy naprawdę obnoszą się ze swoją niechlubną przeszłością? Poprawnie powinno ono zatem brzmieć: The board of the famous football club approved the new crest. Do they really flaunt the inglorious past? Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Ci się podobało, to kliknij łapkę w górę. Możesz również subskrybować ten kanał, tak aby nie ominęły Cię kolejne filmiki. Napisz też w komentarzu przykład innego zdania z wykorzystaniem angielskich słów poznanych w tym odcinku. Żegnając się, pozostawiam Cię z Lame Joke, czyli sucharem. Trzymaj się. Cześć! Thank you.